A więc zaczynamy rozgrzewkę. Zawsze jestem zwolennikiem tego, aby robić rozgrzewkę od góry do dołu. Rozgrzewkę proponuję robić zawsze przed tymi ćwiczeniami. Na przykład, jeżeli byliście biegać, zrobiliście jakieś rozbieganie, jakiś trening, a wracacie do domu, to też tą rozgrzewkę wykonać i potem te ćwiczenia. Lub jeżeli jesteście w domu i nie byliście biegać, chcecie zrobić te ćwiczenia dodatkowo poza dniem treningowym, też tą rozgrzewkę wykonać, wtedy będziemy już rozgrzani i mięśnie będą już przystosowane do wykonywania tych ćwiczeń. A więc zaczynamy od góry, ręce na barki i krążenia w przód, 10 okrążeń na przemian stronnych i 10 w tył. Ok, teraz łączymy sobie dłonie i łokcie i dynamicznie do tyłu, powoli wracamy. Dynamicznie do tyłu, powoli wracamy. Staramy się, aby łokcie były na wysokości barków. I tu też wykonamy sobie 8 powtórzeń. Ok, rozluźniamy ręce. I teraz robimy po skosie. Tu łączymy sobie w środku. Jeden skos i też dynamicznie do tyłu, luźno do przodu, dynamicznie do tyłu, luźno do przodu. I też wykonamy sobie 4 razy tak, 4 razy w drugą stronę. Ok, rozluźniamy ręce. Teraz przechodzimy do lekkiego rozkroku na szerokości, nogi na szerokości barków i robimy krążenia biodrami. Tylko robimy krążenia tak, żeby barki stały w miejscu, a ruszamy tylko biodrami. I robimy sobie 6 razy w prawo, 6 razy w lewo. Spokojnie, nie na szybkość, nie spieszymy się nigdzie, spokojnie rozgrzewamy nasze ciało. Gdy mamy, to robimy trochę szerszy rozkrok i teraz ustawiamy się, robimy krążenia tyłowe, czyli od dołu nisko, jak czujemy już na dole, że nas ciągnie dwójka, to wystarczy. Z każdym kolejnym ruchem powinniśmy trochę niżej schodzić. Jesteśmy wyprostowane, ręce są tutaj do góry, możemy się nawet odchylić do tyłu lekko. 4 razy w jedną stronę i teraz 4 razy w drugą stronę. No i oczywiście wyprostowane. Ok. Gdy to mamy, możemy sobie na bok na razie odstawić matę naszą. I teraz wykonujemy wypad w przód. Wypad to jest noga z tyłu wyprostowana. I z tej pozycji przechodzimy do przyciągamy kolana do klatki piersiowej, palce mamy skierowane na siebie, nie tak, tylko tak. Przyciągamy, jak przyciągnęliśmy, odstawiamy, podchodzimy do tyłu i druga strona. Wypad w przód, chwilę przytrzymania, pach, ok, cofamy i druga strona. Przyciągamy nogę do klatki piersiowej i zmiana. No, wypad w przód, kolano do góry, przyciągamy. Cofamy się, druga strona, wypad, noga wyprostowana i do góry, przyciągamy, chwilę przytrzymujemy, cofamy się, zmiana. A wykonujemy 4 razy na lewą nogę, 4 razy na prawą. Możemy zrobić to ze wspięciem na palce, jeżeli ktoś jest w stanie, czyli robimy wypad, przyciągamy jednocześnie do góry kolano i wspięcie na palce. Ok. Kolejne ćwiczenie też 4 razy na lewą, 4 razy na prawą. Wypad. Ręce obydwie lądują wewnątrz, czyli jak mamy lewą nogę z przodu, to ręce są po prawej stronie i robimy wymach nogą ręką przy nodze, czyli tu robimy wymach, pach, wracamy do tyłu. I druga strona, prawa noga, czyli ręce lądują po lewej stronie od nogi i ręką przy nodze robimy wymach. Kierujemy wzrok za ręką. Wracamy
i druga strona. Pach, pach, patrzymy na rękę, cofamy. Pach, patrzymy na rękę, cofamy. I znowu. Cztery razy lewa, cztery razy prawa. Ok. Teraz łapiemy stopę z tyłu. Kolano przy kolanie. Nie może być z tyłu kolano, nie może być z przodu. W momencie, w którym teraz jesteśmy. Ręka koło ucha i robimy skłon do przodu. Teraz kolano idzie do tyłu, zobaczcie. Kolano idzie do tyłu i robimy skłon do nogi. Wracamy i zmieniamy stronę. Też 4 razy lewa, 4 razy prawa. Ok. Gdy to mamy, robimy sobie teraz trochę szerszy rozkrok i robimy skręt osłony. Patrzymy sobie cały czas w ziemię. Można po 10 razy na jedną stronę. Teraz z tej pozycji w ten sposób i tutaj. 4 razy lewa, 4 razy prawa. 4, 5, 6, 7, 8. Ok. Myślę, że to jest wystarczająca rozgrzewka przed tymi ćwiczeniami, które będziemy robić. Lekko pobudziliśmy swoje ciało, a teraz tymi ćwiczeniami, które za chwilę w kolejnej relacji zobaczycie, będzie już gotowe ciało do wykonywania ćwiczenia, więc powodzenia!